Cześć kochani, witajcie w nowym vlogu na naszym kanale. Witam się ja i... Ania. Cześć. Słuchajcie, witamy się z samochodu, bo my jedziemy do sklepu. Jedziemy do sklepu po co, Haniuszka? Wiesz? Może nie wiem, Myszka. Po owoce i po jogurt jeszcze tak. Dla mnie. Jedziemy do sklepu, bo Hania ma mega smak na jogurt naturalny, po prostu go sobie tak zjeść. Dodatkowo jedziemy po owoce. Jak robiłam koktajl, to babcia mi pozwoliła go zjeść. No i super. Jedziemy przy okazji po owoce. Owoce nam będą potrzebne na niedzielę, bo dzisiaj mamy piątkowy, późny wieczór. Jak widzicie, ciemno jest, szyby zaparowane. I my jedziemy po owoce. I tatę Szymona nie ma, więc możemy pojechać. A jakby był, to czemu byśmy mogli nie pojechać? Też mogliśmy. No właśnie. Jedziemy po owoce, bo skończę tą swoją myśl. Po to, żeby przydały nam się na niedzielę, bo na niedzielę planujemy z Hanią kolejny odcinek na kanale Hanilandii, na który serdecznie zapraszamy. Tymczasem czemu się witamy we dwójkę? Czemu tu nie ma Miłosza i czemu tu nie ma Paulinki? Bo mama się bardzo źle czuje. Nie, Hania? Mamusia jest chora, była dzisiaj u lekarza, ale o tym wam opowiem trochę później. Ona wiadomo, jak człowiek jest chory, to nie ma czasu na pajacerki i latanie z kamerą. Także my jedziemy do sklepu, pokażemy wam, jakie owoce kupiliśmy. Jakieś dzikie, mam nadzieję. A później... Śmieszne. A później wejdziemy z kopyta w tego vloga, bo na jutro jest bardzo fajny plan. Prawda, Hania? Na spędzenie jutrzejszego dnia. Tylko oby nam pogoda dopisała i oby nie padało tak, jak pada teraz. Widzicie, szyba mokra. Oby jutro nie padało. Trzymam kciuki. Dobra, już pod domem. Chodźcie, pokażę wam, jakie owoce w ogóle kupiłem. Kupiliśmy... Czekajcie, tylko drzwi otworzę. Bo Hania to je właściwie wybierała tak na upartego. Ale jeden jest owoc, który mnie fascynuje i który w sumie widzę pierwszy raz. Mamo! Co? Co robicie? Nic, potrzymaj. No. Patrz, jaki tu mam owoc. Wow. Taki delikatny, on jest mega miękki. I co to jest w ogóle? Zobaczcie. Cherry moja. O. Zobaczcie, cherry moja. Dobrze, Kicia, zaraz. O. On jest jakby, opis był, że jest bardzo miękki i ma smak słodko-waniliowy. Bardzo mnie zaciekawił. No oprócz tego klasyka, winogronka bezpestkowe, co jest bardzo ważne, bo przy Miłoszku to te pestki, wiecie. Melonik. Co tu mamy dalej? Hania chciała dwa jogurty, jogurty są mało istotne. Banany. Dla Miłoszka, miłośnika bananów. Tu jest taka siatka, żeby nie przesadzać z workami. Kaki, granat i słodki grapefruit. Hania chciała mandarynki, dwie dla siebie i dla Miłoszka. Ona już nie pomyślała, bo po co? No tak, Miłosz. Mango, śliwki i awokado. I to jest wszystko, jeżeli chodzi o zakupy. A co tu jeszcze jest? No i Hania, oczywiście wizyta była w Action. No, jest gadżecik. A dodatkowo, słuchajcie, jest jeszcze kupiony w Action termos. Termos, którego nam brakowało, no bo wiecie, zima idzie, no, chłodek jest. Zepsuł jeden, nie? Co mieliśmy? Zepsuł nam się kubek termiczny, termos się przyda, bo jak jest zima, gdzieś będziemy szli, no to zawsze herbatkę będziemy mieli ze sobą, można im dać się napić. No zobaczcie, bardzo fajny termosik różowy. Tak, tu się naciska, Hanuśka, i teraz na przykład możesz sobie wlewać i tu masz od razu kubeczek i pijesz z kubeczka. No. A my już chyba mamy na dwie jeszcze skotki rozbierane. A jeszcze mamy następne nakrętki, a przy okazji chciałem wam tylko powiedzieć, że termos się przyda na przykład na jutro. Jakby była kiepska pogoda, bo jutro właśnie chcemy zrobić sobie wypad. Wypad na stadion. Jak co roku. Jak co roku właściwie od jakiegoś czasu na obchody Święta Niepodległości. Więc jakby była niepogoda, to właśnie ten termos jutro się przyda. A ja bym było... Bo on jest i do ciepłych, i do zimnych napojów, wiesz? A ja mam jeszcze pytanie, Mateusz. Czy ty cokolwiek mówiłeś na mój temat? Czemu ja jestem w domu, wy jesteście na zakupach? Tak, powiedziałem. Tak, nie możemy go wziąć na wakacje. Mówiłem właśnie, że Paulinka jest w domu i o co mniej więcej chodzi, ale powiedziałem, że nie powiesz sama. Oczywiście, to za chwilę powiem, tylko tu sobie poogarniamy. No. A ja jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć, jedną. Do ciebie, tata. Jedną jedyną, już misiu. Jedną jedyną rzecz chciał tata powiedzieć. Tata chciał powiedzieć, że zapomniał, że jutro jest święto i w sklepie nie dział się szałot, ale w sensie, że było bardzo dużo ludzi, to jest pikuś. Ale tak w tym sklepie wyglądało. Winogrona były w promocji. Przepraszam. Co mu zrobił?
Aha, ja mu wsadziła palec do ucha. Chciałem ci, Paulinka, powiedzieć przez przypadek, że był dramat. Winogrona były w promocji bezpestkowe, ale one były porozrzucane półkę niżej, pognicione, że aż sok wypływał. Po prostu kartony porozrzucane. Ja wiem, że jest jutro zamknięte, że jest szał zakupowy, ale wiecie o co chodzi? No można wziąć winogrona tak w rękę i wsadzić do koszyka, ale a nie po prostu to wygląda jakby dzik tam, po prostu tak. No bo niestety niektórzy mają takie kartony porozwalane, mandarynki chciałem kupić więcej, to wziąłem tylko dwie, bo wszystkie były po prostu tak rozgniatane aż z tego macania, wiecie, żeby była fajna, każdy się pomaca. No i po prostu byłem w szoku, jak tam wyglądało, naprawdę. Zdziwiłem się, bo dawno tak nie, takiego odczucia nie miałem przed Bożym Narodzeniem, przed Wielkanocą, przed Sylwestrem. Takiej wizualnego rozgardiaszu jak dzisiaj to nie widziałem dawno. Ale mniejsza z tym. Jeszcze do paczkomatu jadę nadać paczkę i zaczynam weekendzik. Patrzcie. A. Trzeba te cukierki załadować chyba, no. Te gumy czy co to jest. Wyładujemy gumy i one wychodzą. Powiem wam jeszcze, że ta Chari moja mnie na tyle zafascynowała, że najchętniej bym ją już teraz. Zobaczcie, jak ona jest miękka. Ona jest bardzo miękka, czuję, że ma po prostu bardzo duże nasiona, bo szybko wygooglowałem w sklepie, że ją się po prostu przekraja i łyżeczką miąższ wyjada. A Miłoszek już jest sam wyjedzony i gotowy. No i dzień dobry. Jesteśmy pod stadionem. Za dużo wam tu teraz nie poopowiadam, no bo Haneczka po prostu goni. Bo co ty chcesz? Flagę. Hania chce flagę, żeby godnie świętować. I idziemy po flagę. Nie. Mam nadzieję, że wejdziemy z wózkiem, żeby tu cyrków nie było. A. Nie, idą ludzie. Nie, uda się. No i dobra, przeszliśmy. Ja byłem nauczony, wiecie, złym doświadczeniem z ogrodu zoologicznego, jak nie mogliśmy wejść z hulajnogą, pamiętacie? Ale tutaj... Zobaczcie. O 12 się rozpoczęło, jest 12:20. Będziemy szukać flagi. Chodź. Myślę, że bardziej tam, Haniu. Mamy już flagę. Można świętować. O 13 odśpiewanie hymnu, ale tam są dmuchańce i atrakcje dla dzieci. Hanuszka, proponowałbym iść tam. Tam są dmuchańce. Co idziemy? Jesteśmy w strefie atrakcji dla dzieci. Zobaczcie, tu jakieś liany, tam kupa dmuchańców. Tylko wam powiem szczerze, że pogoda na dmuchańcu taka kiepska, no bo początek listopada, lekka wilgoć, dużo dmuchańców, no, nie? No właśnie, no. Nie, żebym narzekał, bo to dobrze, mega. Dobrze, że jeszcze deszcz nie pada. Bo ale pogoda dopisała. Nawet słoneczko próbuje się przebić, powiem wam, ale jednak temperaturowo teraz już czuć, nie? Jak to słonko zajdzie, to jednak jest tak dość nieprzyjemnie. No ale fajnie. O. Idziemy do domu. Z butów, gdzie idziemy, Hania? Dziękuję. No a to wybierz sobie, to trzeba ustawić w kolejce. Poskakamy, Hanuśka dzieli flagami, a my zaraz będziemy uroczyście śpiewali hymn. O, na tamtej scenie. O tam. No widzicie, dużo atrakcji. Czołgi, haubice, motocykle, radiowozy, ambulanse. No idziemy do motocykla policyjnego. Miłoszkowi się może spodoba. On już patrzy. Co? Widzicie, termos się przydał, patrzcie. O, ale ciepło, owocowa. Gorąca chyba. Spróbuję, żeby się nie poparzyła, okej? Okay? Gorąco. Muszę podmuchać. Ale przydał się ten termosik. Na tą pogodę właśnie liczyłem na to i czułem, że tak będzie, że będzie okej, okay, ale chłodno i trzeba będzie się ogrzać. Chociaż na opartego to tutaj są też stoiska z kawą i z herbatą. Tak jak cię tata uczył, tylko powoli. Pewnie tak jak do wszystkiego jest, tak, są kolejki. Tak jak cię tata uczył. Cię mnie nie bolało. A to jak cię nie bolało, no to się nie wtrąca. No tylko do wszystkiego są kolejki. No tej herbaty byśmy mogli nie doczekać. Pyk, zamknięty. A kapie? Nie rób, bo trochę kapie. Trochę kapie, no. No to możesz sobie pić i możemy iść. Czy chcesz stać? Paulika dzwoni do lokalu, czy na pewno tam będzie miejsce. No mamy taki jeden upatrzony z kuchnią meksykańską. Ale tam jest zawsze, wiecie, tak. Zawsze jest full, zawsze jest problem z miejscem. No a godzina taka... obiadowa.
No, godzina obiadowa. A przy okazji wam chciałem powiedzieć, że widzicie na tym Śląsku też świętujemy święto niepodległości. Możliwe, że pójdą sami, bo nie jesteśmy tu sami. Chodź, Misia. Cześć, w niedzielę. Powiem wam, późno wczoraj wróciliśmy, bo chyba koło 17. I wszyscy tacy wymęczeni, że nie było na nic siły. Na pewno nie na spotkanie z wami. Ale chciałem wam coś wczoraj pokazać. Mianowicie chciałem wam powiedzieć wczoraj, a mówię to dzisiaj, właśnie w tą niedzielę, że czas powoli zabrać się za świąteczne dekoracje. Ja ostatnio wyhaczyłem na promocji w julii, wam powiem nawet, bo może wam się spodobać i będziecie pytać, Mikołaja, który będzie się wspinał po drabinie i będzie zaglądał do okna Hani. Znaczy, tak jest plan. Gdzie on zawiśnie, jeszcze nie wiemy. Tak, i tu Hania wam chciała jeszcze pokazać z wczoraj wiatraczek, bo tata jeszcze znalazł wiatraczki, bo Hania bardzo chciała i tata znalazł wiatraczki. No, i nie wiadomo... I flagi też mamy. Flagi są u Miłosza, także, a że Miłosz śpi, no to może beret. I chciałem wam pokazać właśnie Mikołaja, którego wyhaczyłem z Julii. Nie mam jeszcze pewności, czy on będzie wisiał tam, gdzie chce, żeby wisiał, czyli za oknem Hani, ale plan jest taki, żeby on się wspinał po drabinie i gdzie Mikołaj. Patrzcie, jak fajnie. No super jest. Naprawdę i taki duży. Chociaż tu on wygląda, jak miał lekkiego doła. Tak, no właśnie, ale można mu ją przywiązać, Mateusz, jakoś. Albo patrzcie, tak, on jest no. Wielkości Hanuśki, zobaczcie, taki wielgachny. No, przytulasek. Pchanie go tuli, bo liczy, że Mikołaj coś przyniesie. No i wyhaczyłem go za stówkę. Bo jeszcze miałem kod rabatowy 10% akurat. No i wydaje mi się, że jako dekoracja... Fajnie, wiecie, na domie, no. Zawiście sobie za oknem. Na oknie. Nie, z tyłu i będzie sobie po prostu wspinał się. On nawet fajnie wygląda tak, tylko przede mnie ma go jak powiesić. No właśnie, bo jak go powiesisz na zewnątrz... Wiesz jak na zewnątrz go powiesisz... Czekaj, Hania. Czekaj, Hanuszka. Tutaj tata sprawdzi. Bo on by fajnie, bo i ten pasek jest... No tak jest fajnie, nie? No super właśnie, no. Ale no tak jest bez sensu znowu, no bo co? Patrz. No ja, no jak on się niby... Jak to w ogóle wygląda? No. Bez sensu, nie? No nie. Musi wisieć tak. No tak. No i tak będzie go widać z zewnątrz. Mhm. Tutaj jest zrobił ciekawego. No także... Także dekoracje powoli. Mikołaj, nie wiem, czy przeżyje, trzeba go schować, wiesz, no, Pati? Właśnie, trzeba go schować, możliwe, że on nie da rady. Że nie będzie dekoracji. Synek tego nie pochyto. Aha, na klamce. O, to mu się chyba nie podoba, nie wiesz, no, jeszcze mamy plan na kupienie takiej girlandy. Z oświetleniem, nie? Z oświetleniem na okna. Mamy jeszcze choinkę. 2,5-metrową taką z Action, dość tanią, też za stówkę i to będzie właściwie tyle. Tylko największy problem jest taki, że muszę się teraz skupić na oświetleniu. W sensie na prądzie, że na doprowadzeniu prądu, żeby to było gdzie podłączyć, nie? I jeszcze Paulince bardzo się marzą renifery, właśnie mi się przypomniało. Takie renifery też by mi się przypomniały właśnie, Kamiłość. Patrzcie to! Co? Ale on ładny jest, taki z nie, buźki, nie, no. Nie ma tam, nie ma chamskiej nie ma, buźki. Takiej, takie, żeby była jakaś straszna albo niedopracowana buźka, jest bardzo ładna. Bardzo ładna. No wiadomo, że to jest taki zwykły poliester, nie? I to szału nie robi. A patrzcie materiał, tu, ale jak te policzki śmieszne. No jak za stówkę, moim zdaniem jest... Bardzo fajny. Jest bardzo fajny, tylko tu jak mi głowa wpadnie przed sobą do tu. O, trzeba ją tak dać, żeby do góry patrzał. No, bardzo ładny. No i co jeszcze? I jeszcze musimy... Patrzcie, renifery! Aha, renifery! Paulinka by bardzo chciała... A jak wy macie może jakieś sprawdzone renifery? Właśnie, bo wiecie co, bo z tymi reniferami jest tak. Albo jest jakieś takie zbyt małe, a my, wiecie, nie mamy ich za bardzo gdzie postawić, wyeksponować na jakimś tam wyższym piętrze, że tak powiem, tylko muszą stać tu przed domem na tych kamieniach. No i przydałby się nawet jeden, ale taki porządny wielki, nie? No. Na przykład taki 90 cm minimum. Można kupić na Allegro, ale na Allegro jak zerkałem, to one mają 60 cm. No, to, no może trochę większe, ale to no małe to nie będzie. Nie będzie nic widać, no. No, więc lepiej rosną, nie wiem, ale trochę pożyczę. Jak macie jakieś namiary na takie renifery, to dajcie znać w komentarzach pod vlogiem. No, to Hania, sobie zobaczę. Hania ma renifera. O, Hania ma już renifera. Z cukierkami. Ale zaraz pogramy. Tylko powiem widzom o tym, że popołudniowe, niedzielne zabawy już są za nami. Słuchajcie, popróbowaliśmy owoców. Ja jeszcze cherry mojkę. Jak lody trochę smakuje. Bardzo ciekawy smak. Rozgardiasz pełną parą. Wszystkie owoce popróbowane.
Szczegóły za tydzień w niedzielę, znaczy w niedzielę, za tydzień. Wy to w środę oglądacie, więc w niedzielę na kanale Hani. Ja jeszcze tu dojadam melon miodowy, pyszny. No, naprawdę dobry. Naprawdę dobry, a jak to mówi Paulinka, która melonów za bardzo nie lubi. Nie, zawsze miałam takie, wiecie, nastawienie, o nie, melon mi nie za bardzo smakuje, a ten naprawdę taki jakiś jest dojrzały w punkt, taki właśnie miodowy, słodki, lepszy nawet niż arbus trochę, powiem ci. Tak można by się było... Więcej smaku ma. No właśnie. No i tak jak Mateusz powiedział właśnie, że nawet jest więcej smaku w tym melonie niż w arbuzie, bo w arbuzie to w sumie więcej wody i za co najbardziej go pokochałam, za to, że nie ma pesty. Ja nienawidzę tego w arbuzie. Co, będziesz kupować czasem sobie? No możliwe, że tak. Widzicie. A ja powiem, cherry moja tak ciekawa, ale żebym kupował... Chyba nie. Jest ciekawa. Tak jak wam powiedziałem, no ale więcej szczegółów na kanale Hani. Sobie teraz przy kawce pojmę. Kurde, no nie wiem co z tą cherry moją. Jest dobra, ale chyba wizualizacja tego owocu powoduje, że no jakby on był jakiś może ładniejszy z wyglądu, nie wiem, jakiś taki dziwny jestem, ale smakowo jest petarda. Polecam wam spróbować, jeszcze mango, kawka, owoce i mojej niedzieli. Dobra, jak się powiedziało A, to trzeba powiedzieć B. Ja już pod koniec ostatniego vloga wspominałam o swoich perypetiach chorobowych. Dziś to rozwinę przede wszystkim, żeby was ostrzec. Jeszcze zahaczę o to, że wiecie, że znowu mogą pojawić się głosy typu, że to było zbyt prywatne, że nie powinnam się tym dzielić. Ja nie specjalnie się tym przejmuję, bo ja jestem zawsze z wami szczera. I oczywiście, że my ustalamy sobie granice z Mateuszem. Coś chcemy pokazać, czegoś nie chcemy. I naprawdę nawet nie spodziewacie się, ile rzeczy tu nie jest jednak pokazanych. No bo wiecie, my mamy vlogi środy i soboty. Po 20-30 minut góra, więc a życie jest jakie jest i cały czas trwa, więc naprawdę to jest mimo wszystko taki wycinek z tego życia i oczywiście my sobie, tak jak powiedziałam, stawiamy granice, staramy się też, żeby te vlogi były dla was ciekawe, żeby miały jakąś treść, żebyście mogli, nie wiem, coś nowego zobaczyć, czegoś nowego się dowiedzieć, a także właśnie czasem, żeby was ostrzec, bo ja sama o tym nie wiedziałam i pojawił się problem, a mianowicie ja. Rozpocznę od tego, że robiąc inhalację sterydami, można się nieźle doprawić, tak jak ja to właśnie zrobiłam, zrobić sobie takie kuku, że ulala i właśnie chcę się podzielić z wami tą historią, bo może nie wszyscy wiedzą. Ja też przez dłuższy czas nie wiedziałam. Tym razem wiedziałam, tylko po prostu, no ja nie wiem jak to się stało, że wypadło mi to z głowy i na sobie tego nie zrobiłam. Na szczęście, jeśli chodzi o Haneczkę, o Miłoszka, stosowałam te zasady i nic złego u nich się nie rozwinęło. Wiecie, miałam kaszel, to jest taki, użyłam zwykłego sterydu, takiego jak używa Haneczka z Miłoszkiem. Mówię, a żeby się tam nic złego nie rozwinęło, to zrobię sobie inhalację. No i zrobiłam, ale zapomniałam o bardzo ważnych rzeczach, które należy zrobić właśnie po inhalacji sterydami, a mianowicie przemycie twarzy, wypłukanie buzi. No i wiecie, ja wieczorem już umyłam zęby, położyłam się do łóżka i inhalację zrobiłam, ale oczywiście nie wiem jak to się stało, nie przepłukałam buzi. No i właśnie w taki sposób można nabawić się grzybicy, bo nie stosowałam się do zaleceń. Wiecie, tu wieczorem już zęby umyte, leżałam, wzięłam ten inhalator, zrobiłam inhalację, natomiast nie przepłukałam tej buzi w środku, nie umyłam buzi. Dobrze, żeby jeszcze coś na oku się nie zrobiło, bo raz rzeczywiście Miłoszkowi, pomimo tego, że przecierałam mu oczka, to on jest taki bardzo wrażliwy. Wiecie, on miał problemy z tymi oczkami, jak był mniejszy, to właśnie po inhalacji wtedy raz zapalenie spojówek złapał też. I to wtedy też było ewidentnie, że to po tym sterydzie się wydarzyło, tak jak u mnie teraz właśnie ta jama ustna. Grzybica mi się tam pojawiła, wiecie, kiedy już... Ja najpierw nie skojarzyłam faktów. Najpierw mówię, co mnie tak... bo to nawet nie było swędzenie, nie był ból, to bardziej było takie właśnie reagowanie na to, jak kiedy coś piłam, kiedy coś jadłam, że coś było nie tak. No czułam, że coś się zaczyna dziać, że tak mnie to jakby szczepiło. Coś takiego, no dziwne uczucie. Nie umiem wam tego opisać, jak widać nawet. No ale czułam, że coś jest nie tak, więc od razu wybrałam się do lekarza. No jak przyszłam do pani i mówi, no to tu się zaczyna grzybica. Ja mówię, i w tym momencie, dopiero w tym momencie, w tym gabinecie oświeciło mnie, robiłam inhalację. No jak pani powiedziałam, jak i co, no to już pani doktor była pewna, że to właśnie z tych inhalacji to się wydarzyło.
Pierwszy raz mam taką sytuację. Oczywiście dostałam leki, wszystko już zmierza ku dobremu, no ale naprawdę jestem w szoku. Widzicie, jak łatwo można sobie narobić problemów i to lecząc się, no bo paradoksalnie chciałam wyleczyć kaszel, a nabawiłam się takiego czegoś, widzicie, to już tak Wam mówię, więc jednak coś w tym jest, że na jedno leczy, na jedno pomoże, na drugie zaszkodzi. Coś w tym jest, moi drodzy, bo tu lek miał pomóc na kaszel pomógł, ale narobił takich szkód. Co prawda, tak jak powtarzam, nie stosowałam się do zaleceń. Nie wiem, czy w ogóle wiedzieliście o tym, że tak należy robić. Jeśli nie wiedzieliście, to ja Was już ostrzegam, żeby to robić, bo jak widać, jestem żywym przykładem na to, że to może się wydarzyć i załapiecie coś takiego, więc dlatego nagrywam Wam to w ramach takiej przestrogi, żeby jednak stosować się do tych wszystkich zaleceń. A jak nie wiedzieliście, bo ja powiem Wam, że kilka razy używałam tych sterydów i najpierw i dzieci je używali i ja najpierw nie wiedziałam, bo nikt mi tego jakby nie przekazał, że należy tak zrobić, nie? No, teraz już wiem, jestem mądrzejsza, dlatego się z Wami tym dzielę. No, a ja już na szczęście wracam do żywych i powoli zaczynam czuć ulgę, że to wiecie, powoli zaczyna schodzić, bo tak jak powiedziałam, mam już wszystkie lekarstwa, rzeczy do płukania i tak dalej. No, to tyle chciałam Wam powiedzieć. Uważajcie na siebie, jak leczycie się na jedno, żeby nie zachorować na drugie.